Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej wicepremiera ministra gospodarki z twórcami pojazdów PAX i Kropelka, czyli studenckim kołem aerodynamiki pojazdów Politechniki Warszawskiej. Obecni są pan Tomasz Kołucki i Krzysztof Tabiszewski. Pozostała część zespołu jest na zewnątrz. Jeżeli pogoda pozwoli, to wyjdziemy i zobaczymy samochody. Panie premierze, bardzo proszę o kilka słów. Jest z nami także pan profesor Badyła, pan dziekan Wydziału Mechanicznego i Energetyki Lotnictwa. I chcieliśmy Państwu zaprezentować takie pojazdy, które mogą być w perspektywie receptą na koszty paliwa, koszty benzyny czy koszty biopaliw, ponieważ tutaj panowie zaprojektowali takie pojazdy, których ten bardziej aerodynamiczny Kropelka potrafi przejechać ponad 600 km na jednym litrze paliwa, czyli przejechałby z Warszawy do Gdańska i z powrotem na jednym litrze paliwa. Ten drugi jest PAX trochę, to jest inna kategoria taka już prawie, że pojazdów, które mogą się poruszać w ruchu, i ten z kolei przejeżdża około 300 km, czyli pojechałby do Gdańska na jednym litrze paliwa i tam musiałby zatankować jeden litr, żeby wrócić do Warszawy. To pokazuje, jak technologia, jak pomysłowość może zmieniać realia takie gospodarcze. I tutaj koledzy, tak jak mi wspominali, koło naukowe, które zajmuje się tego typu projektami, uczestniczy w tych projektach, w tych zawodach międzynarodowych. W ostatnich zawodach ten większy pojazd uzyskał drugie i trzecie miejsce. Drugie w kategorii bezpieczeństwo, trzecie w kategorii tej wydajności energetycznej. Zresztą panowie za chwilę na ten temat powiedzą, ale chciałbym Państwa uwagę skupić na możliwościach technologii, bo rozmawialiśmy też tutaj o perspektywach i rozwiązaniach związanych z pojazdami elektrycznymi i to też jest kolejna nowa karta, która będzie przed nami. Natomiast te przykłady pokazują, że w obszarze pojazdów nawet tych konwencjonalnych z napędami klasycznymi zmiana technologii produkcji karoserii, lepsze dopracowanie aerodynamiki, lepsze dopracowanie silnika może dokonywać jeszcze daleko idących przełomowych zmian. Bo to, co jest też ciekawe i charakterystyczne i właśnie ważne dla Wydziału Energetyki i Lotnictwa, to wykorzystanie kompozytów, czyli technologii lotniczych do produkcji nadwozi samochodowych. Mamy tutaj bardzo dobry przykład, gdzie wykorzystanie takich technologii, jak są stosowane w najnowszych Airbusach czy w nowym Boeingu 787, czyli technologii kompozytowych, pozwala na uzyskanie bardzo dobrej wydajności. To, co jest też ciekawe i takie pokazuje, jak ważne jest pomysłowe podejście do życia, to sprawa umieszczenia lusterek. Lusterka są umieszczone wewnątrz, pod szybą, a więc pozwalają schować ten opór aerodynamiczny. Dzięki temu ten pojazd uzyskuje tak rewelacyjne wyniki, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Zapraszam panów do zaprezentowania swoich osiągnięć, a potem pana dziekana poprosimy o kilka słów na temat funkcjonowania wydziału i funkcjonowania szczególnie kół naukowych. Ja mogę powiedzieć, że na moim wydziale, bo tam część podobno kolegów z SIMR-u, z samochodów i maszyn roboczych, też współpracuje. Ja akurat miałem też taką dużą okazję do rozwijania pasji kole naukowym, który wtedy prowadził profesor Jerzy Wróbel, i akurat na Wydziale Samochodów myśmy mieli takie koło naukowe, które się zajmowało technologiami projektowania. To było związane z komputerami, z obliczeniami komputerowymi, metodą elementów skończonych i tak dalej. Dzięki temu miałem okazję nauczyć się też dużo lepiej korzystania z tych technik informacyjnych i docenić, jak ważne jest znaczenie dobrych obliczeń do zaprojektowania efektywnej, wydajnej konstrukcji takiej, która będzie z jednej strony lekka, z drugiej strony wytrzymała i skutecznie będzie obsługiwała nasze potrzeby. Także zapraszam do zaprezentowania osiągnięć. Proszę bardzo. Dzień dobry. Pan Tomasz Kołucki, proszę bardzo. Dzień dobry. Na początku chcielibyśmy podziękować panu premierowi Pawlakowi za zainteresowanie się naszą tematyką. Jeżeli chodzi o Kropelkę, to przejechała 659 km na litrze paliwa. Krzysztof opowie troszeczkę o historii naszego koła.
Dziękuję. Znaczy tak, nasze koło powstało w roku 2005. Jest to jedno z nowszych kół na naszym wydziale. Powstało na skutek wykładu pod tytułem Aerodynamika pojazdów, prowadzonego przez doktora Janusza Piechnę. Studenci zafascynowani tym wykładem postanowili stworzyć taką grupę ludzi, którzy wspólnie pod hasłem Aerodynamiki pojazdów będą tworzyć ekologiczne pojazdy, będą tworzyć pojazdy, które będą cechowały się przede wszystkim niskim oporem aerodynamicznym i wszystkim, co jest z tym związane, czyli minimalnym zużyciem paliwa, oszczędnością, ekologią. Coś, co jest w tym momencie na czasie, coś, co jest w tym momencie w cenie. No i jak widzimy, zainteresowanie tymi projektami jest duże. Dlatego już na wstępie, już w pierwszym roku działania naszego koła zrobiliśmy pierwszy pojazd, który wystawiliśmy w zawodach Shell Eco Marathon. Zawody Shell Eco Marathon odbywają się corocznie na torach wyścigowych. Bierze w nich udział kilka tysięcy studentów z około 200 drużyn z całego świata. Co jeszcze? Znaczy tak, no generalnie dzięki... chodzi o to, że jest dość duża konkurencja w tych zawodach. Te zawody już od 25 lat są organizowane. My bierzemy w nich udział od 5 lat. I jeszcze a propos samych zawodów, to może powiem, że są dwie kategorie. Kategoria tak zwanych prototypów, czyli pojazdów, na które nie są nałożone też żadne ograniczenia. My w tej kategorii wystawiamy pojazd Kropelka. Można zauważyć, że jest to pojazd niski, ma 3 koła, nie przypomina pojazdów miejskich. Jest zbudowany tylko w celu bicia rekordów minimalnego spalania. I kategoria druga, kategoria pojazdów miejskich, w której wystawiamy pojazd PAX. Są to pojazdy, które przypominają pojazdy, które jeżdżą teraz po ulicach naszych miast, czyli 4 koła, pozycja siedząca, przestrzeń bagażowa, większy silnik. Jeżeli chodzi o zawody, studenci mają możliwość integracji w środowisku akademickim, międzynarodowym oraz zdobywają praktyczne doświadczenie inżynierskie, co jest bardzo istotne dla przyszłych pracodawców. Pojazd Kropelka został stworzony w 2006 roku, jest rozwijany od 5 lat. Jest to już któraś generacja tego pojazdu. W 2009 roku podczas zawodów zajął 2. miejsce w kategorii pojazdów napędzanych etanolem, przejeżdżając 609 km. Podczas tegorocznych zawodów przejechały 659 km, co jest aktualnym rekordem Polski. Pojazd waży niecałe 49 kg. Możliwe jest to dzięki minimalizacji masy poprzez integrację ramy pojazdu z jego poszyciem oraz zastosowanie, tak jak pan premier wspomniał, włókien węglowych stosowanych przede wszystkim w lotnictwie. Maksymalna prędkość pojazdu to około 50-60 km na godzinę. Silnik został... silnik opowie kolega. A propos silnika. Silnik to jest jednostka GX25 dostarczony przez firmę Honda Aries Power. Natomiast został on przez nas znacząco zmodyfikowany. Gaźnik zastąpiliśmy układem dolotowym z wtyskiem pośrednim. Dodaliśmy układ rezonansowy, co jest rzadkością w silnikach czterosuwowych. Sprzęgło elektromagnetyczne, koło zamachowe z regulowanym momentem bezwładności. I przekładnie, które ma 14 przełożeń, z tej wielkości mieści się w pieście koła. Waży około 2 kg. Całość jest kontrolowana przez komputer typu MegaSquirt. Natomiast drugi pojazd PAX jest zbudowany na ramie aluminiowej. Poszycie ma wykonane z włókna węglowego. Waży około 130 kg. To jest ten pojazd z kategorii pojazdów miejskich. I uzyskał na zawodach tegorocznych wynik 300 km na 1 litrze paliwa, czyli to jest, proszę Państwa, 0,3 litra na 100 km. Także Państwo widzą, że panowie inżynierowie się bardziej stresują przy gadaniu niż przy projektowaniu takich pojazdów. Pana dziekana byśmy poprosili o parę słów na temat melu i kół naukowych, bo myślę, że to jest bardzo dobry przykład takiego praktycznego zaangażowania studentów do działań, które są już bliskie wdrożeniu, a także bliskie tym najnowszym osiągnięciom techniki i trendom w projektowaniu, bo tutaj koledzy trochę wchodzą na te terytoria samochodowe, ale z perspektywy bardziej nadwozia, oporu powietrza, a jak tutaj słyszeliśmy też i od strony modyfikowania napędu, modyfikowania silnika. Bardzo proszę, pan profesor Krzysztof Badyda.
Szanowni Państwo, niezwykle miło jest prezentować sukcesy, które no, uważam za bardzo prestiżowe. Chciałem podkreślić, że Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa jest takim skupiającym duże grupy entuzjastów różnych nowych technologii, w tym nie tylko tych reprezentowanych tutaj przez kolegów ze szkoła SKP. Na terenie wydziału działa chyba najwięcej na Politechnice Kół Naukowych i też trzeba to jasno podkreślić, że mamy bardzo dużo naprawdę poważnych sukcesów. Takim szeroko komentowanym w prasie jest sukces koła SKE, które corocznie bierze udział w międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych, organizowanych na Florydzie. To są zawody aerodesign, gdzie prezentowane są modele latające, sterowane zdalnie, samolotów i tam zadaniem konstruktorów tych modeli jest uzyskanie największego udźwigu. Nasi studenci już czterokrotnie w historii tych zawodów je wygrali w silnej konkurencji międzynarodowej, w tym wygrywają ze studentami uczelni amerykańskich, ale nie tylko. Wielokrotnie też przywozili wysokie nagrody, znaczy mamy kolekcję pucharów w gabinecie dziekańskim, także jest to jeden z takich elementów, który bardzo, wydaje mi się, dobrze świadczy o nas, nie tylko o studentach, ale również o kadrze, która do tych zawodów studentów przygotowuje. Działa też szereg innych kół, no może warto jeszcze jako energetyk, powinienem wymienić koło naukowe energetyków, które przed 2 laty wygrało konkurs międzynarodowy Ecomagination zorganizowany przez General Electric, gdzie nasi studenci również w silnej konkurencji międzynarodowej zajęli pierwsze miejsce i no, zaproponowali pewne rozwiązania proekologiczne, jeśli chodzi o zasilanie jednego z gmachów naszego wydziału w energię elektryczną, ciepło i chłód. To oczywiście nie wszystko, ale nie chciałbym Państwu już zbyt wiele czasu zajmować, także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i zachęcam kandydatów do studiowania na naszym wydziale. Dziękuję. Panie dziekanie. Szanowni Państwo, czas na pytania. Zacznijmy od pytań związanych z tematem dzisiejszego spotkania. To jeśli mogę na początek z tematem, do Pana Profesora może bardziej. Panie Profesorze, czy to, co robią studenci, to jest sztuka dla sztuki i sztuka dla tego, żeby wygrać zawody, czy też to potem znajduje jakikolwiek ciąg dalszy, czyli ktoś się tym interesuje, ktoś korzysta z tego, co Państwo robią, czy to po prostu potem wchodzi do jakiejkolwiek technologii, czy też zrobiliśmy, jest i znika? Jeśli chodzi o szczegóły, to znaczy na przykład konkurs Ecomagination był tak zorganizowany, że zespół, który uzyskał pierwszą nagrodę, uzyskał również niewielki co prawda, ale grant na wdrożenie zaproponowanego rozwiązania. Więc tu mamy do czynienia z pewnością z takim przykładem. Jeśli chodzi o podstawowe korzyści z tego, no myślę, że w ten sposób przygotowujemy bardzo dobrze do zawodu naszych konstruktorów, którzy, no co mogę powiedzieć, Wydział na przykład jest jednym z głównych dostawców kadry do międzynarodowego ośrodka zorganizowanego w Polsce przez General Electric, jest biuro konstruktorów, które zatrudnia kilkuset inżynierów, gdzie istotną część kadry stanowią nasi absolwenci. Oni później realizują konstrukcje lotnicze. Jest to jedyny z ośrodków zorganizowanych przez GE poza Stanami Zjednoczonymi, który ma prawo do samodzielnego projektowania elementów tam tworzonych, samodzielnego projektowania podzespołów. No to najlepiej świadczy o tym, że doceniane są kwalifikacje naszej kadry. Czyli kwalifikacje czy wiedza zdobyta w czasie projektowania tego typu urządzeń z pewnością procentuje tym, że wcześniej czy później ci młodzi ludzie, którzy je tworzą, wiedzę zdobytą, kwalifikacje zdobyte w trakcie przygotowywania tego typu projektów, przenoszą na rozwiązania konstrukcyjne realizowane później w życiu zawodowym. Jeśli chodzi o inne szczegóły, jeżeli pojawiają się tutaj rozwiązania, które mogły być chronione na przykład prawem wynalazczym, patenty, to z pewnością takie rozwiązania, jeżeli tylko znajdzie się zainteresowanie ze strony sponsorów czy ze strony firm, współorganizatorów tego typu konkursów,
mogą być przedmiotem wdrożeń. I ja tutaj akurat konkretnych przykładów przytoczyć nie mogę, ale z tego co pamiętam, takie rozwiązania poza wspomnianym przeze mnie wcześniej miały miejsce i przypuszczam, że będą miały miejsce. To jest kuźnia kadr przede wszystkim. Jeżeli chodzi o samoloty, to ja tylko dodam, że na przykład w Polsce też jest produkcja samolotów na przykład bezzałogowych do obserwacji, do patrolowania i są to sukcesy, które byłyby pewnie trudne bez dobrego zaprojektowania tego typu obiektów latających. Jest bardzo ciekawe na przykład biuro konstrukcyjne i zakład produkcyjny dla samolotów takich lekkich, ultralekkich. To są zakłady w Bielsku-Białej Margańskiej, gdzie produkują taki samolot Orka. Mamy ciekawe doświadczenia, jeżeli chodzi o szybowce i samoloty na przykład ultralekkie. To są przykłady, gdzie ta wiedza i pomysłowość się przenosi na praktykę. Ja kiedyś powiedziałem, że oprócz tego inżynierskiego, tego technologicznego podejścia bardzo ważne są zmiany takie organizacyjne i spryt w działaniu. Mówiłem, że mamy taką skłonność do tego, aby zrobić, ale się nie narobić, co niektórzy złośliwie skomentowali, że namawiam do lenistwa. To jest nieprawda. To jest namawianie do zdrowego stylu życia z pasją, żeby bez potrzeby się nie męczyć, ale osiągać sukcesy. I myślę, że to są właśnie przykłady pokazujące, że granice zmniejszenia na przykład zużycia energii są jeszcze daleko przed obecnie stosowanymi technologiami. To są przykłady pokazujące, że w wielu dziedzinach można poprzez zmianę kształtu, zmiany technologii wytwarzania, nawet w takich tradycyjnych obszarach jak samochody osobowe, przesunąć tą granicę kosztów eksploatacji dość mocno. Jeżeli odchodzimy od technologii tradycyjnych, metalowych, stalowych na rzecz technologii opartych o włókna i plastik, to też zmienia z kolei sytuację, jeżeli chodzi o zużycie materiałów i inne tego typu rzeczy. Więc tutaj takie poszukiwanie jest bardzo potrzebne, bo czasami ze 100 pomysłów łatwiej znaleźć jeden czy dwa do wdrożenia, niż z 10 znaleźć jeden czy dwa. Panie premierze, pan sam mówił na początku o paliwach. Chciałem spytać, czy w związku z tymi ruchami na cenach paliw w tym tygodniu spodziewa się pan, że w najbliższym czasie cena benzyny i ropy na polskich stacjach benzynowych spadnie? I jeszcze jedna rzecz. Pojawiły się takie trochę lęki tych, którzy zamontowali sobie instalację LPG w samochodach, że w związku z Komisją Europejską, z nowymi planami dotyczącymi podatków 2013-18, gdzie tam ma wzrosnąć podatek praktycznie czterokrotnie na LPG, że paliwo może nagle, ten gaz może zacząć nagle kosztować w Polsce około 4 zł. Czy rząd planuje tego typu zmiany w najbliższym czasie? Polska jest krajem, w którym gaz płynny jest używany dość powszechnie do napędu samochodów i będziemy zabiegali o to, żeby Unia Europejska nie wprowadzała tutaj drastycznych podwyżek zobowiązujących do podnoszenia akcyzy, bo jeżeli mówimy o chociażby ochronie klimatu, to niewątpliwie gaz jest dużo lepszym paliwem niż olej napędowy czy benzyna, bo jest bardziej ekologiczny, a więc z tego punktu widzenia ważne, żeby go promować. Natomiast jeżeli chodzi o ceny krajowe, to dzisiaj miałem takie też ciekawe spotkanie z panem prezesem Olechnowiczem. Powiedziałem, że spotkam się z nim, jak zobaczę, że u niego cena jest na słupku poniżej 5 zł, więc przyjechał ze zdjęciem ze stacji Optima, które są tu na drodze z Warszawy do Gdańska, przed Łomiankami jeszcze, i pokazał, że rzeczywiście ma poniżej 5 zł, jeżeli chodzi o olej napędowy. Natomiast jeżeli chodzi o benzynę, to myślę, że jest moment i czas, żeby minister finansów obniżył na 3 miesiące akcyzę na benzynę. To jest 1/4 paliw sprzedawanych na rynku. I dzisiaj można powiedzieć, że minister finansów wziął z dużą górką przychody z akcyzy i podatku VAT od paliw, bo w budżecie była kalkulacja na poziomie około $80, a od początku roku ta cena na ropie Brent, bo trzeba też obserwować ropę Brent, a nie ropę amerykańską, tą crude oil, ponieważ tam jest dzisiaj już cena $80 praktycznie, można powiedzieć, a ropa europejska jest powyżej 100. Czyli ten spread między ropą europejską a amerykańską jeszcze się powiększył i jest w drugą stronę, bo kiedyś była parę lat temu ropa amerykańska na rynku amerykańskim droższa, na europejskim tańsza. Dzisiaj jest odwrotnie, a więc jest moment i czas, żeby minister finansów obniżył akcyzę zgodnie z prawem, zgodnie z rozporządzeniem, które może wydać w tej sprawie.
Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza. Znaczy, przed pytaniem, które mam, chciałem jeszcze takie uściślenie od pana premiera. Pan premier mówił, że akurat cena ropy jest wyższa niż zakładało Ministerstwo Finansów. Ale mi się wydaje, że wysokość akcyzy nie zależy od ceny ropy naftowej. W związku z tym tak, ale... to jakby trudno mówić, że to górkę przyniosło jakąś fiskusowi. Tak jest, akcyza jest stała, natomiast podatek VAT, raz podatku VAT o 1%, a dwa podatek VAT od 80% to jest zupełnie inna kwota, 23%, a podatek VAT od 100 jednostek, powiedzmy w tym przypadku. Więc tutaj na VAT-cie są te nadwyżki, jeżeli chodzi o przychody budżetowe. To jest też związane z tym, że podwyżka cen paliwa surowego bazy zwiększa przychody z tytułu VAT-u. Także obniżenie akcyzy byłoby takim sprawiedliwym zagraniem w stosunku do kierowców, zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślam, benzyna to jest 1/4 paliw zużywanych. Na oleju mamy minimalną stawkę europejską, na benzynie mamy trochę powyżej minimalnej stawki europejskiej i warto iść po tych minimalnych stawkach. Minister Finansów ma uprawnienie do obniżenia na 3 miesiące stawki VAT, stawki akcyzy na benzynę i dzięki temu możliwe jest takie zagranie fair w stosunku do kierowców. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby ludzie wracający po wypoczynku tak na dzień dobry, na pierwsze 3 miesiące pracy po wakacjach mieli trochę tańszą benzynę. To by był bardzo dobry ruch na walkę z drożyzną. Znaczy, bo to już wracając do pytania, bo akurat tylko zauważę, że obniżka wpływy podatku VAT trafiają do kas samorządów, w związku z tym akurat jeżeli ktoś zarobił, to nie fiskus centralny, tylko akurat samorządy. I już, ale to już pomijmy kwestię tego, kto gdzie zarabia na tej podwyżce. Jest pan zbyt łaskawy dla samorządów, oni dostają tylko działkę od podatków osobistych. No, cześć. Panie premierze, wracając do głównego tematu i zasadniczego, chciałem się dowiedzieć, bardzo nam się podoba, że projektujemy interesujące prototypy, że rozwijamy akurat też kompozyty, które za jeszcze pana czasów studiowania już były na Melu też obiektem dużego zainteresowania. Natomiast chciałem się dowiedzieć, co konkretnego teraz Ministerstwo Gospodarki zrobiło, żeby na przykład ochronić nasz przemysł przed dalszym spadkiem produkcji samochodów, który już, jak wiadomo, jest trzeci rok z rzędu, podczas gdy nasi sąsiedzi takich rzeczy nie mają. Co konkretnego Ministerstwo Gospodarki chce na przykład zaproponować jeszcze w najbliższym czasie, aby wesprzeć te fabryki krajowe, tak by kiedyś było miejsce do ewentualnego produkowania takich samochodów teraz projektowanych. Technologie, które tutaj są stosowane, mogą być stosowane zarówno w samochodach osobowych, jak i w samochodach czy w autobusach. Autobusy zresztą, co ciekawe, są pod względem zaawansowania zastosowania kompozytów nawet do przodu w stosunku do samochodów osobowych i przykładowo firma Solaris jest tutaj takim dobrym przykładem kupowania komponentów od różnych dostawców i składania tego na własnym nadwoziu. W tym kontekście, jeżeli mówimy o przemyśle samochodów takich jak autobusy, to pracujemy nad tym, aby te firmy, które produkują w Polsce, miały dostęp do rynków zarówno krajów sąsiednich, jak i bardziej odległych, żeby mogły tam sprzedawać swoją produkcję. Natomiast jeśli chodzi o samochody osobowe, to chciałbym zwrócić uwagę, że jest to domena korporacji międzynarodowych, globalnych. W Polsce praktycznie w tej chwili nie funkcjonuje żadna fabryka, która byłaby tylko fabryką miejscową. Teraz jest dyskusja też o nowych projektach, jeżeli chodzi o inwestycje i produkcję samochodów. Natomiast warto podkreślić, że fabryki w Polsce w czasie, kiedy w innych krajach drastycznie ograniczano produkcję, notowały rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o produkcję. Można tu pokazać Fiata choćby, który doszedł już do takiej pozycji, że produkuje więcej w Polsce niż we Włoszech. I generalnie, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy, to pomimo tego, że ta sytuacja jest trudna, to przemysł samochodowy w Polsce przeszedł dużo lepiej ten czas kryzysu niż w innych krajach, bo szczęśliwym zbiegiem rzeczy produkujemy tutaj raczej te mniejsze i średnie samochody. Jeśli chodzi o działania rządu, to uruchomiliśmy dostęp do także grantów europejskich i przykładowo firma General Motors zrealizowała duży projekt z sukcesem.
sukcesem, jeżeli chodzi o nowy typ samochodu Opel Astra 4. Także to wdrożenie jest też wsparte środkami europejskimi. To jest też dobry przykład do ewentualnie nowych inwestorów, że mamy tutaj instrumenty strefy ekonomicznej, mamy też wsparcie grantów rządowych i mamy wsparcie środkami europejskimi. Jeżeli firmy z tego arsenału chcą korzystać, to mogą i przykład GM-a jest tutaj bardzo dobry, bo też jak była dyskusja o europejskich fabrykach General Motors, to okazało się, że fabryka w Gliwicach jest taką fabryką, która jest najlepsza w grupie tutaj na rynku europejskim. W tym kontekście myślę, że to, co jest możliwe w tych systemowych rozwiązaniach jest zaoferowane także dla przemysłu samochodowego. Tomasz Majka, Polskie Radio. Panie premierze, dwa krótkie pytania. Z dopytaniem co do ministra Rostowskiego, czy ten pana pomysł o obniżenie na 3 miesiące akcyzy konsultował pan z premierem Donaldem Tuskiem? I pytanie o pana zdanie, czy potrzebna jest rada gabinetowa w kontekście kryzysu obecnego światowego zwołana przez prezydenta? Rozmawialiśmy i z udziałem pana premiera, i z udziałem pana ministra Rostowskiego na ten temat. To jest rozwiązanie i dostępne, i dopuszczalne. Wymaga natomiast rozstrzygnięcia i decyzji już takiej operacyjnej na poziomie ministra finansów. Jeżeli minister finansów zaproponuje, to taka propozycja może być szybko przyjęta, jeżeli chodzi o skorzystanie z tej opcji obniżenia akcyzy na 3 miesiące. I myślę, że jest dobry moment, dobry czas, żeby to w tej chwili zrobić, biorąc pod uwagę dobrą realizację budżetu także. To by obniżało koszty dla ludzi, obniżało koszty także dla przedsiębiorstw. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Gabinetową, jaki tam miał być temat? Proszę Państwa, myślę, że warto pokazywać, że stabilnie funkcjonują instytucje, natomiast nie ma sensu robić jakichś gorączkowych wystąpień, bo my nie zaczarujemy rzeczywistości. Dzisiaj, jeżeli chodzi o giełdy, to mamy albo oddech, albo zastopowanie tych spadków, bo na giełdach amerykańskich już zapowiada się drugi dzień, że może być zwyżka. Jeżeli chodzi o giełdy europejskie, to jest poprawa koniunktury. Zobaczymy, tu na razie trzeba brać pod uwagę, żeby robić to, co jest możliwe. Warto podkreślić, że w przypadku kryzysu w 2008 roku słyszeliśmy taki tekst, że są firmy zbyt duże, żeby upaść. W 2011 słyszymy, że nie ma takich krajów, które byłyby zbyt duże, żeby upaść. I to jest nowa sytuacja, która pokazuje, że ważne jest dobre poukładanie relacji między korporacjami, instytucjami publicznymi, legislacją, regulacjami. To musi być dobrze zrównoważony układ. Rada Gabinetowa, jak spojrzymy w Konstytucję, nie ma żadnych możliwości decyzyjnych. Równie dobrze można zorganizować debatę w Sejmie. To będzie bardziej owocne, bo na Radzie Gabinetowej na przykład PJN nie ma głosu. Natomiast w Sejmie możemy na ten temat porozmawiać zaraz na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które będzie po tej 3-tygodniowej przerwie. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Zapraszam na zewnątrz. Pogoda jest jeszcze dla nas łaskawa, więc zobaczymy samochody. Pani Agnieszka modliła się o deszcz, ale nieskutecznie. Od kilku dni. Zapraszam.